Siemanko, opowiem dzisiaj co nowego w aktualizacji 9.1. Aktualizacja 9.1 wchodzi w tym tygodniu, także bądźcie czujni. W 9.1 będzie dużo zmian na 10 tierach, lecz omówię je na spokojnie w innym odcinku. A teraz powiem, co będzie się działo w 9.1. Będą zadania w grze, o których mówiłem w innym odcinku, w ankiecie macie link. I aby ukończyć te zadania, trzeba się będzie codziennie logować do gry, aby zrobić zadanie dnia, za które dostaniemy skrzynki, w których jest szansa na trafienie czołgu 6 tieru premium STV-74A2, który jest czołgiem szwedzkim oraz specjalnym, którym osobiście mi się świetnie gra, ma niezawodny magazyn 3-strzałowy, cały magazyn ładuje 12 sekund, a pomiędzy pociskami na ma 1,5 sekundy. Ma 135 mm przebicia, zadaje na strzał 160 obrażeń, dzięki czemu zadaje 350 na magazyn, co według mnie jest trochę takim troll działem, więc jak ktoś go trafi, to będzie miał świetną zabawę na 6 tierach. A i najlepiej nim grać taktyką peekaboo, jak i na dystans. Oczywiście na blisko też się nadaje, ale już trzeba bardziej ogarnąć grę. Na trafienie go z tych skrzynek będzie szansa, z tego co wiem, 4%. Oraz wydarzenie na 6 tier premium francuski Bretagne Panther, o którym zrobię recenzję, jak go zdobędę. W tym wydarzeniu będzie trzeba zdobywać oznaki mistrzowskie 3, 2, 1 i M-ki, za które dostaniemy killowy oraz będziemy mieli 100 bitew do rozegrania, za które dostaniemy zapewne 100 albo 200 czekoladek. Więc nie będzie trzeba wymieniać wszystkich swoich zasobów na nie. Oprócz Bretagne Panther możemy zdobyć łącznie 5 nikon na premium, 3 różne kamuflaże po 3 razy do wzięcia, czyli w sumie 9 kamuflaży, łącznie 100 doładowań na szybsze odnawianie materiałów eksploatacyjnych podczas bitwy i nieskończone skrzyń, w których niestety nie wiem, co się znajduje. Wydarzenie to będzie trwało 31 dni, czyli cały miesiąc. Dodadzą PBR, czyli lepszą grafikę na czołgi, obiekt 140, jego legendarny kamuflaż, M46 Patton, Tiger 1 i nowe kamuflaże w lepszej rozdzielczości. Dodadzą dwa nowe czołgi, jeden premium, a jeden kolekcjonerski. Premium jest brytyjski czołg ciężki 8 tieru, Caliban, z dużym jednostrzałowym działem, czyli pewnie z dużą alfą. A kolekcjonerskim jest włoski czołg średni 10 tieru, CTC-45T, z nowoczesnym 4-pociskowym automatycznym działem. Oraz możliwe, że wprowadzą nowe czołgi premium oraz specjalne. A mogło to być. M4Y to czołg, który ma 4-strzałowe automatyczne działo z alfą 310. Przedni pancerz z przodu wieżyna osiąga 270 mm. XOR 1008 Excalibur. Rower Lunar X bazowany na T-37LT. Skoda T-45. Oraz IS-2S. A jeszcze legendarny kamuflaż do WZ-113 GFT. Te czołgi i ten kamuflaż do tego przypuszczenia, ale zawsze warto wziąć pod uwagę. Także dzięki za oglądanie, ja byłem Pable TV i do następnego.